To jest program Dzieje się, wracamy po krótkiej przerwie i od razu zapraszam Państwa na rozmowę z Angeliką Wontor i Markiem Kaliszukiem o charytatywnym kalendarzu gwiazd, który powstawał w bardzo niecodziennych warunkach i w bardzo niecodzienny sposób, a w jaki to już zdradzą sami twórcy. Zapraszam. Angelika, kolejna edycja Twojego kalendarza. Jaki pomysł tym razem na ten rok? Tym razem zrobiliśmy podwójną ekspozycję. Niestety warunki nie pozwoliły, żebyśmy zrealizowali to w studiu, dlatego każda gwiazda robiła samodzielne zdjęcie i na to nakładaliśmy podwójną ekspozycję z problemem ekologicznym. Jak wyglądała ta współpraca z gwiazdami? Ja wiem, że jest Marek i pewnie nie wszystko możesz powiedzieć, ale jak wyglądała, wiesz, ta współpraca z gwiazdami? Czy oni faktycznie stosowali się do tych wytycznych? Bo ja rozumiem, że jak sami robili zdjęcia w domu, no to to wymagało jednak pewnej dyscypliny. Nakręciłam specjalnie instruktaż, żeby nie było żadnych potknięć i powiem szczerze, że praktycznie każdy się do nich zastosował, nawet Marek. I zdjęcia naprawdę wyszły fajnie, chociaż uważam, że były ciężkie to zdjęcia, bo jednak jak fotograf robi zdjęcia i potem je opracowuje sam, to on ma jakiś już zamysł. A tutaj niestety było troszeczkę inaczej. Właśnie Marek, jak wspominasz ten proces przygotowywania zdjęć, było to łatwe, bo chyba łatwiej, lepiej, fajniej stanąć po prostu przed aparatem profesjonalisty, oddać mu się w pełni i on wie, co robić z tym. Zdecydowanie tak i szczerze przyznam, że na początku byłem trochę sceptycznie nastawiony do tego pomysłu. Nie, ale poczekaj, ale skończę. Byłem troszkę sceptycznie nastawiony, dlatego że ja lubię do wszystkiego podchodzić zawodowo i profesjonalnie. Wiedziałem, że jeżeli będę robił zdjęcie w domu i próbowałem to zdjęcie zrobić kilka razy i była okropna pogoda, było szaro, ciemno, ponuro i te zdjęcia po prostu były słabej jakości, więc też czekałem na jakiś słoneczny dzień, żeby tego światła było więcej. Używałem jakiejś tam lampy i tak dalej, i tak dalej. Ale jakby też przeglądałem te zdjęcia z poprzednich lat kalendarze i mówię, nie, no to jest zawodowa ekipa, więc na pewno sobie z tym poradzą. Właściwie ten kalendarz jest w obronie ziemi, zupełnie inaczej niż poprzednie kalendarze. Dlaczego akurat ten temat teraz stał Ci się bliski? Wydaje mi się też, że podczas tej pandemii było dużo adopcji psiaków i myślę, że tutaj sobie poradzimy. Też działam u nas lokalnie, ale pomyślałam, że to jest fajny czas, bo teraz natura odżyła. Dużo fabryk zostało zamkniętych na jakiś czas i stały się piękne rzeczy. Nawet w Wenecji woda stała się bardziej przejrzysta, dużo więcej zwierzątek zaczęło znowu sobie żyć swoim życiem, tak jak to powinno wyglądać. I myślę, że tutaj musimy pomóc, bo wiem, że jak skończy się pandemia, to niestety, ale wszystko ruszy ze zdwojoną siłą i może być problem. I mam wrażenie, że my nie zdajemy sobie sprawy, jak naprawdę dużo rzeczy zależy tylko i wyłącznie od nas i że powinniśmy sami zacząć od czegoś. No i myślę, że to jest właśnie na ten czas, żeby uświadomić trochę ludzi, co się dzieje.